się Maja Szewczak i witamy w kolejnym odcinku 10 sposobów. Dzisiaj będziemy robić rzeczy o krzakach litchi. Ale skąd się wzięły te czarne nici? Wiesz co, bo ja zbierałam je właśnie na ten odcinek. Czyli będziemy robić 10 sposobów, jak użyć czarnych nici. Pierwszy sposób to będzie... Zrobimy sklep. Na pierwszy sposób zrobimy torby zakupowe. Do tego będzie potrzeba kolorowego papieru, co tak naprawdę pobrokatowałam, żeby użyć i żeby nie nabrudziła. I też czarnych nici i kleju. Na początku obetniemy nożyczkami te części papieru, co chcemy użyć. Potem kleimy nici do torby papierowej i te miejsca razem. Naklejone. Chcę zrobić to, ale to jest opcjonalne. Dodać koraliki do nici, zanim ja przykleję. Dodaję koraliki. Bo ja chcę krzaki litchi, dlatego dodaję, ale jeżeli nie chcecie, to nie musicie. To po prostu osobisty wybór. Czyli to tak wyszło. Jeżeli wiążesz, to możesz potrzebować więcej nici. I nici są gotowe do przyklejenia. I to zrobię z koralikiem, żeby wyglądał jak krzak litchi. Już się to trzyma, czyli czas przykleić ten papier i zostawić to, aż wyschnie. I w czasie, gdy to wysycha, to dodam trochę motylków, takich przezroczystych jako brokat. I do torby na zakupy. I niech to wyschnie. Miałam przyszyty do materiału kwiatek i użyłam jako logo sklepu. I tutaj mamy kreatywnie zrobiony krzak litchi. Tylko że musi wyschnąć. Ale to i tak, to twoja torba, róbcie co chcecie. Nawet gdy ja chcę zobaczyć, czy da się jej użyć.
da się, ale byłabym ostrożna, bo to z papieru. Możecie wolić materiały lub plastik do tego, bo by się lepiej trzymał od papieru. Drugi sposób to będzie pudełko na prezenty. Do tego będzie potrzeba kleju, brokatu, plastiku i czarnych resztek nici. Pudełko obcięte, do tego trzeba też nici i igieł. Ale igły są ostre, czyli proszę uważać na igły, a szczególnie jeżeli dzieci to oglądają. Pudełko zszyte. Czas teraz podekorować tymi niciami. Zrobiłam kwiatka, to będzie opcjonalny krok, ale jeżeli chcecie, to możecie użyć przezroczystego motylkowego brokatu. Nie musicie, bo to jest opcjonalne, ale to ja wybieram to zrobić, bo to moja wizja. Krzaków liczy właśnie z tym brokatem, ale to twoje i róbcie co chcecie. Kwiatek teraz wygląda jak krzak liczy. Niech to wyschnie. Dodałam więcej nici i pokolorowałam. I to jest skończone pudełko. Mam mikrolaleczkę, ale kiedyś robiłam je o wiele mniejsze, ale się gubiły łatwo. Czyli zdecydowałam robić ciut większe mikrolaleczki, bo na ten sposób zrobię dla niej perukę z czarnych nici. Do tego trzeba skarpetki, czarnych nici, igły. Dzieci ostrożnie, bo to ostre. I klej. I tutaj zrobiłam haczyk, żeby można było łatwo zakładać i zdejmować. Teraz klejem dokleję te nici jako włosy. Zrobiłam jej włosy. Teraz to musi wyschnąć. A potem poobcinam i zrobię kucyki z tego. I gdy to wyschło, to chciałam, żeby to było można łatwo zdjąć i założyć. Czyli te haczyki pomagają, ale ta czarna peruka ma trochę kropek, co trzeba zamalować markerami. Zakolorowane. To się często zdarza, jeżeli zrobisz perukę dla lalek na jasnej skarpetce i przykleisz lub doszyjesz ciemne czy czarne włosy do niej, albo nici jako włosy.
prostu to się dzieje. Jeżeli się tak zrobi i potem będzie trzeba przekolorować na ten ciemny kolor lub czarny. Czyli na podstawę czarnej peruki dla mikroraleczek możesz chcieć używać czarnej czy ciemniejszej skarpetki. Teraz biorę dwa kawałki peruki i z nich zrobię kucyki. Ale je zszyję i żeby były bardziej widoczne, to użyję białej nici. Jakie słodkie małe kucyczki. Czas teraz to. Dać tej mikrolaleczce. Udało się, tylko bym trochę podcięła grzywkę, bo trochę za długa. I to był sposób, jak zrobić perukę dla lalek z nici, dla takich mikrolaleczek. Dalej chcę pobrokatować jej włosy, ale nie musicie. Zobaczycie to na końcu filmu, bo chcę już Ci pokazać czwarty sposób. Na czwarty sposób zrobimy mydło krzaki liczy. Do tego będzie trzeba różowego koralika w jakimkolwiek kształcie, czarnych nici i kleju. To jest opcjonalne, ale ja chcę dlatego zrobić mydła opakowanie i pobrokatować motylkami. Right now, $5 when you can go to Walmart and get an actual sketchbook for around the same price. So if I was to rate this on Amazon, I'm gonna rate it a 1. It doesn't even stand up on its own. Oh my gosh. Next art supply is Natural Art Supplies, and I am so excited specifically for this one because as you're about to see, it is just from the review alone, it is so suspicious. Let me give you a backstory. Dodałam motylki do mydła, a teraz dodam brokat, żeby się czuło jak najbardziej jak krzak liczy. Niech to wyschnie. A teraz zrobimy opakowanie na krzaki liczy mydło, czyli z różowego materiału, tych czarnych motylków i szyję czarnymi niciami. Ale najpierw pobrokatuję. Pobrokatowałam i łącznie z mydłem musi to wyschnąć. Mydło wyschło i zrobiłam do niego opakowanie. Trochę nie do końca wyschło to opakowanie, ale mydło można wyjąć i użyć oddzielnie. I nawet możemy do tego pudełka z drugiego sposobu zapakować.
jeżeli chcemy. Później zrobię lepsze miejsca dla lalki i dla mydła. Bo następny sposób to będzie stół na makaroniki. Na piąty sposób myślałam, że chcę tutaj dodać miejsce na makaroniki. Krzaków lici, czyli będą tam czarne nici, nawet resztki będą użyte. Tekturkę, różowe markery i po prostu klej i koraliki na makaroniki i trochę plastiku. Na początku wycinam kształty z tekturki na stół z makaronikami. Potem zszyć tu i tu. Już poszyte i gdzie są czarne nici, to różowym markerem pokoloruję. Wygląda lepiej, ale nam trzeba znaków, że to miejsce na makaroniki. Czyli znowu markery, żeby narysować znaki. Dodałam rysunek makaroniku i pozaznaczałam stoły w sklepie, żeby wiedzieć, co ma być gdzie. I tutaj dorobiłam coś na makaroniki. I mamy stół z makaronikami. Bo szósty sposób to będzie, bo to miejsce się czuje trochę puste, to ja zrobię drzwi makramy. Czyli makramy i drzwi. Czyli do tego nam będzie trzeba plastikowej butelki, kleju, nożyczek, czarnej nici i igły, żeby przyszyć to później. Czyli dzieci oglądają to. Uwaga, igły są ostre. Zaczęłam od wycinania plastiku. Teraz trzeba go przyszyć do drzwi. Że w sensie, że dziurę na drzwi. Już przyszyłam drzwi. Teraz czas na robienie makramy na drzwiach. Na makramy zrób supełek na samym końcu. Potem oblicz to na drzwiach i zrób znowu supełek. Gdzie ty chcesz, żeby makramy sięgały? I jakiej długości były. I tak zrobione. I powtórz, aż dojdziesz do tego układu sznurków. I teraz użyj więcej czarnej nici, żeby wiązać te sznurki razem. I zrób supełek.
i sprawdzaj, ile trzeba założyć tego. Bym tutaj dodała jeszcze sznurek. Chcę, żeby te makramy się czuły przyjazne dla takich początkujących co ja. Przepraszam, ja mało robię makramy. Chcę się nauczyć takie malutkie, ale są bardzo trudne dla mnie. Ale zaczęłam robić na ten odcinek po to, żeby nie mieć wymówek. Wymówki po prostu powodują, że jeszcze bardziej mi się nie chce ich robić. A nieużywanie wymówek mi pomaga poprawić moje makramy i się nie poddawać. Jeżeli chcecie, to przez te supełki możecie dodać koralików do makramy. To pomaga dodać trochę koloru. Ale i tak ja bym trochę wolała, żeby to się trzymało o tak. Ale to na później. Decydowałam zrobić makramę, co wygląda jak krzak liczy. Czyli skleję te czarne nici do tego plastiku. Sklejone. Niech to wyschnie. I na pewno na te drzwi trzeba znak sklepu dać. I ta nazwa sklepu to jest Nicole. Tak jak ta lalka. Robię dla niej bluzę, ale bluza będzie skończona i pokazana, jak się ją robi w 10 sposobie. I też to pokazuje, że z czarnych nici, jeżeli nie umiecie makramy, możesz zawsze też skleić do plastiku czarne nici. Czy robisz makramy, czy nie, czy umiesz, też masz opcję po prostu sklejania czarnych nici na cokolwiek chcesz do plastiku. Ja nawet tak wolę. Czas przyszyć znak i to do drzwi. Przyszyłam wstążkę, żeby pasowało do ramki na drzwi. I drzwi się otwierają i zamykają. Tak wyglądają na zewnątrz. Musiałam trochę meble przenieść na ten krok, ale i tak wiesz, że można na drzwiach użyć czarnej nici albo do makramy, albo po prostu na dekoracje. Oj, coś trochę nie tak. Poprawmy to. To od razu wygląda lepiej. Tylko poprawić scenę i dać meble z powrotem. Na 7 sposób zrobię coś z tą ścianą, bo coś nie tak wygląda. Chyba tak to lepiej wygląda. Tak w sklepie ma się więcej miejsca, bo na 7 sposób zrobimy tam półki na różne rzeczy.
Na siódmy sposób zrobimy półki. Tego trzeba plastikowej butelki, czarnych nici, kleju, nożyczek i zszywacza, bo dla mnie to jest szybki i łatwy sposób, żeby powiesić je na ścianie. Ale na pierwszą część to biorę ostre nożyczki, nie te małe, żeby obciąć butelkę na półki. Właśnie do takich rzeczy miejcie wystarczająco ostre nożyczki, bo ta część była najtrudniejsza do obcięcia. Teraz mamy oto. Czas to zszyć zszywaczem. Zszywacze gotowe. Ale co z czarnymi niciami? Będziemy je przyklejać i używać ich do dekorowania i zakrycia tych zszywek zszywacza, czyli z czarnymi nitkami zrobiłam wzorek szaki lici. Nie powieszę na ścianie, bo to za ciężkie, ale to nic. Są półki. Lalki też mogą lubić szyć, czyli do tego trzeba plastiku i trzeba czarnych nici jako dekoracje, kleju, nożyczek, igły. Ale proszę uważać, bo to ostre. I kolorowych markerów lub koralików, bo ja robię guziki dla lalek z koralików. Najpierw zszyjmy te pudełka razem. Pudełko zszyte. Teraz jako następny krok użyję nici, żeby podekorować. Podekorowałam używając nici i resztek z koralików i cekinów. Koraliki i cekiny opcjonalne, ale ja chciałam użyć. Teraz niech to wyschnie. Miałam tak dużo małych ścinków czarnej nici, że ja pocięłam na jeszcze mniejsze. I to na te guziki, co będą w tym pudełku. Wiem, że to musi wyschnąć, ale i tak to jest sposób, jak użyć resztek czarnych nici, jeśli się nie wie jak się chce coś nowego spróbować albo ma dziwny nawyk tego, żeby trzymać resztki i ich nie używać. Bo ten odcinek właśnie ma te sposoby, jak użyć czarnych nici czy resztek. Bo jeżeli się szyje dużo ręcznie, to można skończyć z resztkami. Na pewno z nimi skończysz i się to wyrzuca, a ten odcinek pokazuje, że nie musisz ich wyrzucać. Wyschło i są guziki dla lalek. Na następny sposób zrobimy
sukienkę dla Irenki Morskiej, czyli bliźniaczki Nicole. Do tego użyjemy czarnego materiału, żółtych koralików, nawet będzie ze światełkiem, czyli użyłabym też tego wisienkowego. I użyjemy igły. Ciągle muszę dać ostrzeżenia, bo dzieci mogą oglądać, a to są ostre sprawy. Czarne i żółte nici i przezroczysty materiał, po to, żeby światełka mogły przejść, bo ten czarny materiał całkowicie blokuje światło. Do tego trzeba dużych i małych nożyczek, żeby robić otwory. A też trzeba guzika po to, żeby zamknąć sukienkę na lalce. Nawet ja wolę tego. Zacznijmy od cięcia materiału z przezroczystego materiału, czyli organzy. Nawet gdy to warstwa pod tą czarną i warstwie, będzie to i tak to po to, żeby przezroczyste koraliki mogły się zaświecać, bo to ma być zaświecaniem światełkami, bo wiem, że ten czarny materiał tak blokuje światło. Ale są części, gdzie ja chcę blokowanie światło i gdzie nie chcę. Czyli przyszyję tutaj guziki, czyli koraliki żółte do tego miejsca na górnej części sukienki i będę obliczać dziurki na czarnym materiale. Ten delikatny, przezroczysty materiał się łatwo rwie, czyli na czarnym materiale, co jest bardziej jednolity i praktyczny, to ja zaznaczyłam markerem, gdzie go obetnę do tej górnej części sukienki i tak obetnę i dziury przy miejscach guzikowych po to, żeby się mogły zaświecać bez problemu, bo ten czarny materiał po prostu zakrywa światło. I ostrożnie rozciągnęłam dziurki w czarnym materiale na te żółte koraliki. Nie trzymają się razem, ale zszyję, żeby się trzymały. Przyszyłam to do czarnego materiału, próbując nie zakryć światła przez te żółte koraliki. Teraz, używając światełek, sprawdzę, jak to działa. Włączam światełka, przyłożę jedno z żarówek do tego i to nie działa, to działa, to działa, to nie, koniecznie. Widzicie to? Zobaczmy to jeszcze raz. Wyłączone światełka, włączone. Lepiej byłoby je widać, gdyby pokój był ciemniejszy.
bo już dzień już jest, teraz to inne. Ze światełkiem, bez, z, bez. Teraz trzeba dokończyć szycie i planować na spódniczce do tej sukienki. Zszyłam guzik i się to dobrze zamyka i otwiera, bo jej ręce są tak duże, że ja bym unikała zbyt ciasnych rękawów. A ta górna część sukienki, gdzie są te koraliki, co wyglądają jak guziki, to trzeba włożyć to tak, że to się nie trzyma. Kamera chce zrobić mi na złość, nie skupiąc się na tym, ale to tak wygląda na lalce. Kamera myśli, że te makaroniki są ciekawsze od tego. Dobra. Skup się, kamero. Ale światełka działają po prostu. Ze spódniczką będzie trzeba tam dodać więcej światełek i więcej żarówek, żeby to działało. Wycięłam więcej przezroczystego. To będzie później zrobione na falbankę, ale na razie trzeba przyszyć światełka. A na spódniczkę uszyłam te żółte wzorki. Będę musiała obliczyć te wszystkie malutkie dziurki na czarny materiał, ale też do tego zrobiłam dla Irenki drugie ciało, które ma przezroczyste koraliki jako zaświecające się getry. Wiem, że to nierealistyczne, ale musiałam to zrobić, bo nikt nie ma przezroczystych nóg. Już obliczam dziurki do czarnego materiału, po to, żeby te koraliki przepuszczały światło. Ten czarny materiał wygląda bardzo niebiesko z tym żółtym i też, że ja chcę dodać czarnych nici do żółtych koralików jako trochę dekoracji we wzorki, ale ja nie skończyłam obliczać dziurek, ale pracuję nad tym. Trochę trudna praca, bo tak dużo malutkich dziurek muszę zrobić na czarnym materiale. Zszyć to i tak, żeby koraliki nie dotykały czarnego materiału. Nakleiłam te nici po tym, jak ja powybierałam dziurki w czarnym materiale na to, żeby światełka działały na tych koralikach. Niech to wyschnie. Czarne nici wyschły na żółtych koralikach. Teraz trzeba tam doszyć koronkę żółtą. Doszyte. Teraz pozamykam tą sukienkę. Przyszyję górną część sukienki do dolnej. Wszystko zszyte. Czas teraz przewrócić i przymierzyć na lalce. Wymieniłam jej ciało na
te ciało, co ma te żółte, zaświecające się światełkami getry. Bo ja nie mogłam tego zrobić na tym, czyli dlatego na te getry wymieniłam i ręce, głowę na ciało. A to ciało jest bez głowy. Ja tak robię, bo mi tak łatwiej. Nawet wszystko to sama postać, tylko w innych formach. Na dworze jest za jasno na światełka, czyli zobaczymy się w nocy, kiedy mogę ci to pokazać. Żeby sukienka się świeciła, musiałam pododawać tak światełka. Wygląda jak eksperymenty w laboratorium, ale to tak naprawdę tylko światełka. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda ze światełkami. Ale pięknie, ale jeszcze piękniej bez tych kabli i żarówek, ale to zawsze można wyedytować albo to robić w ciemniejszym pokoju. To może dalej to widać, ale najlepiej wyedytować to ze zdjęć. Widzisz? Światełka dalej działają, ale wyedytowałam z niej te kable, czyli dlatego już może się świecić w filmie bez pokazu kabli. W prawdziwym życiu tego nie można robić, ale można to robić do filmu. Na 10. i ostatni sposób to będzie duża bluza z kapturkiem dla Nicole Morskiej. Czyli ja szykuję biały materiał ze skarpetki po to, żeby z tego zrobić bluzę z kapturkiem. I do tego będą też czarne nici. I co będzie tą bluzą niezwykłą, to ja myślę o koralikach i te wisienki. To będzie trochę jakby mogłyby zaświecać się, używając światełek. I to jest ten 10. sposób i też będą igły. Dla dzieci proszę uważać. I guziczek, żeby zamknąć. Zacznijmy od szycia podstawy. Szyję rękawki i bluzę razem. Szyte. I skończyłam, że mam resztki czarnej nici. To nic, bo zawsze można użyć go do koralika. Czyli będę używać do dekorowania wisienek, żeby światełko było trochę inne. Bo czarny to się nie przebija przez światło, a różowy tak. Czyli ja też chcę trochę pomieszać te nici. Ładny wzorek.
aż klej wyschnie. Chyba światełko da trochę inny efekt niż zwykle, ale i tak koralik musi wyschnąć. Też dodałam koralików. To jest opcjonalne, ale ja chciałam, bo ja bardzo lubię dekorować moje rzeczy dla lalek. Zszyłam bluzkę, a teraz chcę coś zrobić, żeby można było to zakładać i zdejmować z lalki, czyli obetnę miejsce na otwarcie i zamknięcie. Zanim ja zaczęłam szyć z tyłu, to ja chcę sprawdzić z przodu, jak to wygląda i jak chcę ułożyć to. Chyba o tak wygląda dobrze. Wygląda o tak z przodu, a z tyłu o tak, bo to ramionczko może wyglądać inaczej założone. Teraz zdejmę to i zszyję tutaj, żeby się trzymało w swoim kształcie. Potem zszyłam z tyłu i wygląda bardziej, co ja chciałam. I teraz ta bluza tak wygląda, tylko żeby dodać kapturka do tego. 10. sposób, a sklep jest pusty, bo ja to filmowałam właśnie na koniec odcinka i to w czasie robienia różnych sposobów. Zanim przyszyję kapturek, to pomyślałam, że to by lepiej wyglądało z czarnymi spodenkami i z getrami różowych krzaków lici, bo te spodenki i getry bardzo pasują. Czyli czas pomyśleć bardziej o bluzie. Kapturkiem chciałam, żeby światełko działało z moimi światełkami. Czyli zrobiłam w kapturze dziurę na światełko. A teraz skleję to, żeby się trzymało w swoim kształcie. Sklejone. Niech to wyschnie. Wisienki na kapturku wyschły, ale zanim zszyję, to chcę ci to pokazać. Z kucykiem chcę, żeby ten kapturek dobrze wyglądał. Czyli myślę o więcej materiału dodanych. A szczególnie, że tutaj będzie coś zrobione z tym ramionczkiem, co chciałam, żeby trochę spadło. I po prostu, że opuszczone ramionczko tutaj. Pokażę ci to. Myślę, że tam trzeba taki kawałek kapturka, szczególnie z tym kucykiem. Może się zastanawiam, że
na kapturku, a może zrobić dziurkę na kucyka, żeby to było przyjazne na takie kucyki, bo miałam bluzy z kapturkiem i nosiłam z przodu kucyka kiedyś. I to było takim problemem, że z kapturkiem to źle wyglądało. Nawet gdy ja nie noszę kapturka, to i tak ta lalka będzie i chcę to jakoś załatwić. Tak, żeby dobrze wyglądało. Kapturek zszyty. I to jest sposób, jak ja zrobiłam ze światełkiem. Przyjazny dla tej części, gdzie ramionczko nie jest zakryte i przyjazny dla wysokiego kucyka. Czas to założyć na głowę, Nicole. I z kapturkiem. Bardzo zadowolona z wyglądu. A szczególnie, że kucyk się mieści bez problemu. I światełko jest z tyłu, ale ja to pokażę w nocy. Jeszcze nie skończyłam tej bluzy, ale pod bluzę dałam czerwoną bluzkę, żeby dodać coś przy ramionczku. Nie skończyłam bluzy, ale chcę tylko ci to pokazać, jak się te wisienki świecą. Czyli ja założyłam te światełka na bluzę i teraz wyłączę to duże światło i włączę te światełka. I tak to światełko w bluzie wygląda. Co o nim myślicie? Proszę powiedzieć. Jeżeli się da. Wow. Gdy ja skończę, to chyba jeszcze raz to zrobię. Zdecydowałam dodać sznurki do bluzy, bo się tak czuję bardziej dokładnie. I też zaczęłam myśleć, co jeszcze tam dodać. Próbowałam różne wstążki. Próbowałam tą i tą wstążkę, ale nie pasuje. Jakoś mi się podoba, jak jest, ale chcę dodać guziki. Czyli użyję koralików jako guziki. Użyję tych koralików, żeby dać guziki do bluzy. Ale zanim przyszyję, to ja użyję czarnych nici, żeby podekorować je. Co może brzmić jak coś bardzo trudnego, ale ja to umiem. Przykleiłam nici do koralików, ale tak muszą wysychać. Ale to nic, bo niech to wyschnie, ile potrzebuje. Bo dla niektórych to trudno takie malutkie nici i wyciąć, i przykleić na takie malutkie koraliki. Ale mi się to udaje. Niech to wyschnie. Gotowe. Bardzo lubię guziki na ubraniach. Czyli to powoduje, że mi się to jeszcze bardziej podoba.
i wszyscy. To koniec naszego odcinka 10 sposobów. Jakimś cudem ten odcinek zaczął trwać godzinę. Czyli i tak już zdecydowałam kończyć tam i... To i tak 10 sposobów, to znaczy, że mam 10 sposobów zrobić i skończyć. Bo już koniec robienia tego filmu. Proszę powiedzieć coś w komentarzach, jeśli się da. Co myślicie o tych 10 sposobów, jak użyć czarnych nici? Mam ich więcej, ale jeżeli zużyję ich wszystkich, to odcinek by trwał z 5 godzin. Ale i tak, już godzinę trwa, bo 10 różnych sposobów. Gdyby to było 100 lub 50, to by trwało z 10 godzin. Ale już koniec tego odcinka. Proszę powiedzieć w komentarzach, jeżeli się da. I zobaczymy się w następnym odcinku, bo dzisiaj chciałam porobić sklepniku krzaków liczy. Pa wszyscy!